Cześć, dzień dobry, Radek Sierant, Smakuj Piwo. A cóż to za fikuśna buteleczka wskoczyła nam w kadr? Czyżby to było amerykańskie pszeniczne z browaru Żywiec? Na to wygląda. Jest to piwo zakupione w Biedronce w cenie troszkę powyżej 3 zł. Także może ciekawa propozycja na maj albo nadchodzące wakacje. Dawno nie widziałem tego piwa, a już w wersji 0,33 jeszcze dawniej. Nie wiem, czy w ogóle wcześniej widziałem je w tej wersji. Chociaż może nie przyglądałem się po prostu, może nie chodzę tak często do Biedronki. Przeczytajmy sobie opis tego piwa. Aromatyczne i orzeźwiające. Orzeźwiające piwo typu American Wheat, w którym aromatyczny chmiel łączy się z lekką nutą piwa pszenicznego. Nie ma wymienionych chmieli, bardzo szkoda. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj wodę, słód pszeniczny, słód jęczmienny i chmiel. Ekstrakt 11,5, alkohol 4,9. Więc jest to dość lekkie piwo. Natomiast szkoda, że nie wymienili chmieli, bo jednak w amerykańskim pszenicznym, czyli American Wheat, jest to dość istotne. Bardzo ładny kapsel. Przelewamy zatem i sprawdzamy. Cicha. Jak piwo wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Aromat uniósł się całkiem sympatyczny, a piana zbudowała się całkiem wysoka. Ale to nic. Bardzo ładny kolor i fajnie, że zmętniony. To jest taka ładna, słoneczna barwa, którą ja bardzo lubię. Wąchamy. No jest Ameryka i to dość dużo. Jest przyjemnie, tropikalnie, cytrusowo. Kojarzy mi się to z ananasem i kojarzy mi się to z takim słodzonym sokiem z cytryny. Troszkę landrynkowo, tak jakieś słodkie cukierki cytrynowe. Coś w tym stylu. Troszkę ananasa, mniej mango. No, ładnie, ładnie. Jestem zaskoczony aromatem, zatem próbujemy. Goryczka jest bardzo niska, zdecydowanie bardziej aromatyczne jest to piwo. Czuć delikatną brzeczkowość. No, w ustach piwo jest dość pełne. Słód pszeniczny rzeczywiście zrobił swoje. Goryczka jest bardzo niska. Może nie bardzo, jest niska. Ale ta owocowa nuta przyjemnie łączy się z taką chlebowością. W sumie, oprócz tego, że mamy tutaj dość mało tej słodowości, to jest całkiem nieźle. I znowu czuję delikatne żelazo. Przed chwilką próbowałem Bitburgera 00 i tam też czułem żelazo. Teraz? Nie, nie ma żelaza. Całkiem przyjemny American Wheat. Powinien być bardziej goryczkowy. Mógłby być troszeczkę wyżej wysycony. Słodowość mogłaby być troszkę bardziej szlachetna. Ale summa summarum nie jest źle. Nie jest źle. No zwłaszcza, że to piwo kosztuje troszkę ponad 3 zł. Co prawda jest to fikuśna buteleczka 0,33. Ale, no jak nic w pobliżu lepszego nie ma, to nie jest to taki zły wybór wcale. Brakuje mi takiej pełni, troszeczkę lepszego orzeźwienia. Może to jest nawet taka i brak pełni, i brak orzeźwienia. Tak to odczuwam. Gdyby była wyższa goryczka, gdyby było wyższe wysycenie, orzeźwienie pewnie byłoby troszeczkę lepiej wyczuwalne, a tutaj mamy takie troszkę pustawe. Ewidentnie tyle zdążyło się nagrać, ja zauważyłem to dopiero w montażu, więc to jest koniec recenzji, ale wszystko, co miało zostać powiedziane o tym piwie, chyba już zostało powiedziane. Jest połowa maja, ja jestem pod parasolem, już chyba któryś dzień z rzędu. Tyle ode mnie, do zobaczenia, cześć!